Śląsk. Kierowca tira zażył narkotyki i odjechał. Widział go inny kierowca śląskie. Świadek widział, jak kierowca zażył narkotyk. Zgłosił to policji. Dzięki obywatelskiej postawie świadka policjanci z drogówki zatrzymali 23-letniego mieszkańca Żywiecczyzny, podejrzanego o prowadzenie pojazdu będąc pod wpływem amfetaminy i posiadanie tego narkotyku, podała w piątek bielska policja. Kierowcy grożą 3 lata więzienia. Rzecznik bielskiej policji aspirant sztabowy Roman Szybiek powiedział, że kierowca prowadził ciężarówkę i weco. Jedna z przypadkowych osób dostrzegła, jak przed odjazdem wciągnął biały proszek do nosa. Świadek zawiadomił funkcjonariuszy z komisariatu autostradowego Kraków-Balice, a ci bielskich policjantów. Przypadkowy kierowca, który był świadkiem zażycia narkotyku, odpisał numery rejestracyjne, które przekazał policjantom. Rozpoczęto poszukiwania. Ciężarówkę udało się namierzyć w Szczyrku, powiedział Szybiak. Kierowca został zatrzymany do kontroli. Poddano go badaniu narkotesterem. 23-latek był pod wpływem amfetaminy. Policjanci znaleźli przy nim jeszcze kilka porcji tej substancji. Kierowca, mieszkaniec powiatu żywieckiego, trafił do policyjnej izby zatrzymań. Na miejscu stróże prawa zatrzymali mu prawo jazdy. Rzecznik bielskiej policji podał, że mężczyzna usłyszał zarzut posiadania narkotyków i prowadzenia pojazdu pod jego wpływem. Za te przestępstwa grożą mu nawet 3 lata więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna.